Cześć tu! Olusiek, pompusiek? I tatusiek, brzydziusiek? Może być, nieważne, mniejsza z tym. Dojechała do nas pakastka z Magic Box z nowymi super zestawami. Pokażemy wam teraz jeden, który dzisiaj otworzymy. Największy i chyba najlepszy, przynajmniej jak widzieliśmy na reklamach, bo to chyba będzie cacko jakich mało, bo zawsze raz w roku wychodzi jakiś duży zestaw z Super Zings i teraz wyszedł, patrzcie na to, uwaga, ty no wyjmij, nikogo nie widać, to poczekaj, może ci łatwiej, tak będziesz wyciągał, tak widzowie nie widzą i wysuwaj, uwaga, a pokażemy potem jeszcze dwa, które mamy to, oto, Tigerbota, który jeździ, strzela, łapie, wciąga i jest w nim złoty Zings i złoto żółtawo-niebieski. Jest jeszcze jakiś Zings, jest Tiger. Jeszcze jeden Zings. Dwa Zingsy są? Nie, chyba zobaczymy, chyba jest jeden. Nie, jest jeden Zings, jeden Wild Kid, a to jest Wild Kid, a nie Kazum Kid. Ale Wild czekaj, Kid, czyli odwróć za chwilę tutaj. No. Nie, to jest tylko pokazane, że można łapać, ale tu jest napisane. A ja zobaczcie, mogę powiedzieć, jest tutaj... skąd jest ten Zings. Zaraz pokażę, tu powiesz. Widzicie, tu jest, to jest w zestawie. Jest ten super czaderski Tiger, który jeździ, bo ja na początku nie wiedziałem, myślałem, że on jest taki ala chodzony jak robot, ale on się zachowuje trochę jak Transformers, co wam pokażemy, mam nadzieję. A Olusiowi chodziło o... Ja mogę powiedzieć, z jakiego on jest zestawu. Z jakiego on jest zestawu? Dostaliśmy 3 zestawy. I w ostatniej, chyba tak 11 serii, no, Neon Power. Serii był taki skorpion, ten z Wild Kidów. Aha, I to jest nowy pojazd skorpiona, i to jest Zing do skorpiona. Rozumiem. Dobra, czyńmy honory, ale zanim zaczniemy oczywiście... Zostawcie łapkę w górę, subskrypcję i dzwoneczek i idę po nożyczki. A po co, może damy radę bez nożyczek? Nie, ja nie. A, bo tu są... te tryski tak zwane. Olek idzie, tylko uważaj na kamerkę. Ja już zacznę otwierać karton, a Olek będzie odcinał, żeby zniszczyć jak najmniej. Zobaczymy, tutaj ładnie się otwiera. Chociaż możemy pudełko zniszczyć i tak z tym nic nie będziemy robić, ale chociaż żebyśmy instrukcję potem widzieli, co można zrobić z tym zestawem. No słucham cię, przecież tu na razie nożyczek nie potrzeba. A myślałem, że coś tu jest, a tu nic nie ma. A ciekawe, czy on wyda jakieś dźwięki. Widzę, że się fajnie składa. Dobra, Olusiu, czyń honory, obcinaj tutaj. Ciach. Nie, no co ty. Dawaj, luchy, kluchy. Mamy, nie musisz z dwóch stron. Tutaj teraz, tu. Czekaj, ja go wyciągnę. No i Olusiu, teraz poczekaj, co tu wypadło. Zobacz. Co tu jest? Zobacz, co tam jest. No, uwaga. I do niego jakaś łapa, część. Jedziemy dalej. Poczekaj, tu mamy otwarte. Zobacz, Olusiu, co jest w tym. Pokaż widzom. Mamy saszeteczkę, pewnie tam jest Wilki i Super Zings. Złoty. Mamy złotego Super Zingsa. Złoty i to jest Tiger. I tutaj są z gumy są tutaj. Gumowe? Nie, plastik. No taki, ale twarda guma. Nie taka no, mięciutka. Guma jest, no taka plastikoguma. Nie, to jest guma. Będzie się ze mną teraz kłócił? Tak, guma. Dobra, słuchajcie, jego jest starszy i mądrzejszy. Dobra, mamy jakieś pudełeczka, wyciągamy. Zaraz będziemy sprawdzać, co i jak z tym robimy. Te trybki widzisz, nawet nie trzeba obcinać. Wow. Tu w tym nic nie ma, tak? Dobrze, tu Oluś, czyń honory, tnij. Synusiu, Ponczusiu. Dobra, teraz tnij tu. Ekstra. Poczekaj. Tnij teraz tu, tylko nie uszkodź. Ekstra. I ostatnia sia. Mamy już rozmontowanego. Jeszcze tu coś jest. A, bo tu jest ta łapaczka. Zaraz wszystko będziemy objaśniać. Ale do czego ta rączka jest? Olek. Nie wiem. Zaraz wszystko. Mamy w środku Wild Kida. Tu przydadzą mi się nożyczki. To daj, ja już to zrobię. Zrzuć, kochanie, papiereczki. Ja tu obetnę. Okej. mamy Wilkida, wyciągamy tę trutkę. Tu coś, jakieś coś zabezpieczenia są. A tu jeszcze jest jedno. To strzałki, tylko mnie zainteresuje bardzo, do czego ta łapka jest. No ja wiem. Wiesz? Zaraz zobaczymy, czy wiesz. Najpierw najważniejszą rzecz. Poczekaj. A już wiem chyba co tu jest. Naboje tu później, bo teraz najpierw pojazd zrobimy. Ale pokazuj widzom. Tutaj wkładamy naboje i ma takie potrójne. Zaraz Olek będzie prezentował, jak to się strzela. Żeby ładnie się prezentowało. Dobrze, ale ja chciałem najpierw pokazać, jaki to jest pojazd z niego. Jak z niego się... tylko ja nie wiem, jak to się robi. Czekaj. Jak tu musimy na instrukcję. Jak... A, już wiem, co to jest. Tu jest... Synu, to jest ogon. Aha, to jest ogon. Ja myślałem, że to jest łapa, a to jest ogon z tyłu. Zobaczę, jak on się prezentuje. I fajnie, bo on jeździ. Ale dobra, zobaczmy, jak on się... Czekaj, jak... Nie teraz. Poczekaj, bo najpierw pojazd. Ale to będzie pokazywać, jak go rozłożymy. Najpierw pojazd, synku, tak? Bo będziesz w tym wciągał, ale teraz nie wiem, bo zaraz uszkodzi. A nie, dobra, wciąga. Wszystko jest dobrze, tylko teraz jak to się zmienia w pojazik. 1, 2. Ale Olek, nie miałeś się strzelać. Jak się strzela. No, strzela się kręcąc, ale zaraz pokażesz. A ja myślałam, że tym się strzela. Nie, tutaj macie takie dokręcenie i możesz raz, dwa, trzy od razu jak z maszynówki strzelić. Co też jest bardzo fajne, uważam. Tylko teraz najważniejsze, bo nigdzie nie ma... O, gdzieś rzuciłem daleko. Jak go się składa, żeby był turbo pojazdem. 5 minutes later. A, normalnie. Dobra, na razie nie wkładaj. Czyli pchamy do... On tak wygląda, zobaczcie, to jest pojazd. I patrz, teraz tutaj są takie... No i że jest... Kierowca, bombowca. Jest trochę bez... Zobacz. Nie, poczekaj. Mogę coś pokazać. Już, proszę synu, przepraszam. Patrzcie, tutaj to jest trochę niedobrze zrobione. Patrzcie, tutaj jak kierowca będzie patrzył, to nie widzi przecież. Ale to nie jest kierowca, tylko tu jest staje Wilki. Nie kierowca. Kierowca jest tutaj, no i widzisz po co się mądrzysz. Kierowca siedzi tu, zobacz. Tu jest miejsce dla kierowcy. Jak ma stać Wilki? Nie wiem, może stać, zaraz ci pokażę. Tu mamy... Jako kierowcę może być Wilki, a może być też Zings. No to jest tylko, przypominam, patrz, ma tu dziurki. Tu masz do postawienia, może można postawić. Tu masz do postawienia Zings. No to, ale możesz też postawić, tak jak ja postawiłem, Wilkida, i który tu steruje i strzela. I strzela, widzisz, to jest po to stąd celuje. No, proszę. No, połóż go tu. No i... Ojej, niszczyciel dobrej zabawy. O, patrzcie, i za ogon, i patrzcie teraz. On jeździ pojazd, zaraz to kochanie pokażesz. Ale to nie jest, on wtedy łapie, o przecież nie, dobra, patrzcie. Olek zaprezentuje, ma takie coś, tutaj, chwytacz. Lecę ci, cicho, ja robię scenkę. Dobra, okej, nie wtrącam się. Przyjaciel Łydkidzie, lecę ci na ratunek, wciekam wszystkich, pip. I teraz wyciągamy, poczekaj, zobaczymy jak maksymalnie można wyciągnąć, ale aha, dobra, wtrąciłem się znowu. Ja to jestem naprawdę niechowany. Łapiemy tym. Nie tak wciąga. Nie tak. Patrz. Tu jest przycisk. Ale tu jest czat. Jesteśmy. Jedziemy dalej. Okej. Brawo za scenkę. Brawo. Uwaga wszyscy teraz. Brawo. Nie. Zaraz to przyjedzie. Zobaczmy teraz. Jak daleko wyciąga się, no to powiedzmy, nie wiem, to jest 20 cm, ale co jest fajne, nie wiem czy zwróciliście uwagę, jak szybko to wciąga. Olek, teraz zaprezentuj, naciśnij, zobaczymy jak poczekaj jeszcze. Dobra, bardzo szybko, a teraz spróbujemy Zingsiora, czy też można złapać, bo pokazane jest w sumie na zabawce Zingsior. Łapiemy Zingsiora i uwaga, Olek czyni honory. A nie, to... Tu. Naprawdę szybko, fajnie i odjeżdża z nim. I teraz Oluś zaprezentujesz, jak on powstaje, czyli z tego pojazdu, z tego... Już w ostatnim odcinku mówiłem z tym ała, musisz się kochanie oduczyć, bo ty jesteś duży chłop. Poczekaj! Teraz Oluś demonstruje, jak z tego pojazdu robi się robocik, czyli taki mały transformers, czyli ciągniemy za ogon do dołu, naciskamy do dołu. O, chyba coś nie tak. Proszę bardzo, się otworzył. Mamy tutaj pojazdik i teraz Olek, kochanie, wiesz co zrobisz? Co? Zaprezentujesz, czy ja może zrobię scenkę i będziemy strzelać do tego oto, do tej postaci, czyli Wild Kida i do tego Zingsiora. Czy jak wolisz? Właśnie, jak oni mają na imię? A jest napisane Super Kid, Wild Kid, a nie ma jak oni się nazywają. Transformation, Vehicle. A, jest. Zing się nazywa Toti, a... To było w sumie oczywiste. A Wild Kid nazywa się Tiger Tooth. Nie, nie Thunder, tylko Tiger. Tiger Tooth. To Olusiu, Ponczusiu. Teraz go zamykamy. Można zamknąć. Czy jest zamknięty, niewidoczny, jest zabezpieczony przed atakami? Można mu skrzywiać głowę. Skrzywiać głowę? W sensie... Bo można mu skrzywiać głowę. Nie, bo to jest do składania. Wiesz, znaczy możesz nim machać, w sensie, że coś robisz i albo mówić, patrz, to jest dobre. Czekaj, Jacek. No, ale to mówię. Okej, Osko. O, Luciu, Poncusiu, teraz jedna z fajniejszych rzeczy moim zdaniem. Nie, jak chcesz złożyć, jak chcesz złożyć, to naciskamy do dołu. Ja chcę teraz pokazać jeszcze. No co chcesz pokazać? Puścisz to w uwolnionym tempie? Dobra, a to może bok, albo o tak. O, no uwaga. Ale nie trzymaj tego. O! Zwolniony tempo, to będzie ciekawe jak wygląda. Dobrze. A teraz Olusiu, jak będziesz strzelał? Z pojazdu czy z wysokości rozłożonego robota? Zingsa i w tej Wild Kida. Jak będziesz strzelał? To musisz z tej strony, nawet możemy się zamienić miejscami. Tak? To ja chcę, żeby ci widzowie widzieli bardziej tak. Tutaj. Poczekaj, jeszcze postawimy tak. I teraz tak na pewno wyceluj. Musisz stać, żeby dobrze celować, to musisz stać. Na celownik sobie weź. Przytrzymaj sobie jedną rączką tu, a drugą, którą prawą będziesz kręcił. Odwrotnie, lewą sobie złap, żeby ci... O, właśnie. No dobra, zobaczymy czy trafisz. Brawo, pierwszy trafiony. Teraz drugi. Nie trafiony i trzeci. Nie trafiony. A ja chciałbym jedną rzecz spróbować. Teraz daj tacy. Jeszcze ostatnia próba. Ostatnia próba w Zingsa. Dobra, okej. To postawię ci tu, żeby... Może tu. Okej, uwaga. Nie w tą stronę. No. Ja widzę, że nie trafisz. Nie celujesz w ogóle. Nie patrzysz, gdzie jest strzałka. No dobra, próbuj. Dawaj, trzy. Widziałeś, mówiłem, że nie celujesz, bo w ogóle z drugiej strony. A teraz ja jedną rzecz spróbuję. Patrz to, bo ja chcę spróbować to jako maszynówki, czyli żeby jak najszybciej wystrzelić 3 strzały. Zobaczymy, czy to będzie jako maszynówka. Patrz, Olek. Uwaga. W tą stronę kręciłeś, w prawą. No, w prawą. Uwaga. No nie było to najszybsze, ale wiesz czemu, bo nie złapałem zaraz, żeby tak mocno zakręcić. Zobaczymy, czy teraz... A, jeszcze sprawdzimy coś, bo może to się wyciąga i wtedy będzie się fajnie strzelało. A nie wyciąga się, bo jak się wyciągnie, to tutaj się pewnie popsuje. Dobra, sprawdź. Tu kochani się naciska, tu. Jak będziecie mieli, zażyczcie sobie może od Mikołaja, ale na Mikołajki albo bardziej, bo to jest prezent na gwiazdkę, bo to pewnie do najtańszych nie należy, ale uważam, że warto. I teraz... Spróbuję jeszcze raz, uwaga, czekaj. O, dobrze teraz mi poszło, 3 strzały na raz. I co chciałeś, Olusiu? Wszystkie 3. Co chciałeś zrobić? Bo powoli będziemy się kończyć. Ja wam teraz, Olek coś wam zaprezentuje jeszcze, bo nie wiem co wam chcę zaprezentować. A ja wam pokażę, co będziemy otwierać w następnym odcinku. W następnym odcinku kolejne nowe zestawy. Właśnie, tata, zobacz, w tym był ten Zings, widzisz? A właśnie, to jest z tego, ja myślałem, że o czymś innym. To jest ciekawostka, w ogóle to są zestawy, które pojawiają się między seriami. Między tą serią najnowszą, która jest teraz w Polsce, Neon Power, i tą serią, która będzie mniej więcej za pół roku, nie wiem, luty, marzec, Mutant Battle. Czyli 11, 12 seria, już krótko otwieramy te 2 pojazdy, może wykorzystamy do odcinka też Tigera, żeby powalczyć. Nie, bo zniszczysz przed odcinkiem. Ale właśnie tak wciągnę i zobaczymy, co się stanie. A, zobaczymy, czy wciągniesz to? Tutaj tak za to. No dobra, ale to pokażę, żeby widzowie widzieli, co ty chcesz zrobić. Czy zamontować za to. Ok, zobaczymy, czy to jest takie silne, że czy pociągnie pudełko. Patrzy. 4. Wow, dobre to jest! Czyli jak będziesz chciał, będziesz na przykład seleniuchował, jadł loda albo cukierka, to sobie na później, póki masz siły, sobie zamontujesz tu na końcu cukierka. Na przykład wyciągniesz i o, chcę cukierka, nie chce mi się wstać, tylko go pociągnę i patrz. I cukierek pada ci prosto do buzi. Może być? Dobry pomysł? Tak. Czy niedobry? Okej, to tyle, bo zjedzą nas motyle. Mam nadzieję, że się wam podobało. Nie zapomnijcie zostawić łapki w górę, subskrypcji i dzwoneczek. O, i przede wszystkim pamiętajcie, bądźcie dla siebie jacy? Mili. Mili i szczęśliwi. Nie przejmujcie się trudami życia, bo zawsze jest troszkę gorzej, a potem jest troszkę lepiej. Nie ma się co przejmować. Prawda, Olusiu? Tak, a my się z wami żegnamy. To trzymajcie się, na pa!